Dzień dobry, w kolejnym odcinku. Przede wszystkim pozbierajmy sobie to, co tutaj możemy. I tak jak mówiłem w ostatnim, jest bardzo dużo rzeczy do pozbierania. Okej, tam już się zaczęli przytulać. No, bardzo dobrze. No i oczywiście będę chciał wrócić do tego zadania, tej krypty 333, tylko oczywiście... Od razu jaki zacierz. Tylko oczywiście z większą ekipą. Bo ostatnio po prostu dostałem tam niezłe bęcki. A dobra. Idziesz tak ty. Emily. I nawet weźmiemy kogoś na trzecią osobę. Okej. Także tak. Tutaj niestety nic nie wezmę, ale wezmę sobie... A, w sumie Steampack, znaczy ten Rada Wave to tutaj zdecydowanie nie potrzebuje, ale się przydadzą oczywiście Steampacki. A, wszystko? Wszystko. Idziemy im spuścić w pierdziel za to, co ostatnio zrobili Clarkowi. Nieładnie. No, Tim, proszę, biec. Teraz siły będą troszkę bardziej wyrównane, chociaż nadal będzie w dwóch pokojach 3-5. Ale mimo wszystko, już będzie o wiele łatwiej. Straciłem chyba 800 czy 900 kapsli na to. Masakra. Strasznie dużo. No i od razu lepiej. Teraz ten kijem wpada. No, jeszcze proszę dobić. Idź tam pomóż, bo przecież ten sobie nie radzi. No. Przyszła. Walnęła z tego kija i od razu sprawa załatwiona. No i teraz lecimy oczywiście do... Jak ona miała? Nie pamiętam. Ale mniejsza z tym. Teraz nie mają szans. Ile tych steampacków mam? 4. Okej. Okej. Uleczmy. No, dawajcie ją z tego kija. Daj mi uleczenie, bo wiadomo, jak zaraz rzuci tu nam jakiś granat atomowy, bo to tak właściwie wyglądało ostatnim razem. I byłoby nieciekawie. No i pięknie. Zwróci mi się chociaż to, co wtedy wydałem na ratowanie Clarka. O, 1400, no to zdecydowanie się zwróciło, a nawet 1500. Także bardzo dobrze. Ale tak. Chcę wracać. Tym razem obyło się bardzo szybko i bez zbędnych problemów, co mnie oczywiście mega cieszy. Okej, collect. Teraz gdzie wy byliście? Ty, moja droga, byłaś tutaj. Ty chyba byłeś tutaj, bo mamy czwórkę, tak?
I ty też tutaj. No i teraz to szybko poszło. Mam 2000. Co mógłbym tu ewentualnie rozbudować? To mam, to mam, to mam. Classroom. Okej, no mógłbym wybudować tutaj gdzieś, powiedzmy. Żeby już iść tak... Albo na przykład pozbyć się tego. I wtedy w to miejsce. Będę miał wtedy tak tutaj cztery koło siebie. I tak też zrobię. Tu mam jeszcze jedną osóbkę. To na razie ją przeniosę po prostu do pomieszczenia obok. Tak, wiem, że to troszkę nieekonomiczne, ale... Okej, tu będę mógł tworzyć te... Te wszystkie... te wszystkie pancerze i tak dalej. Natomiast teraz tak, pytanie, czy ja to chciałbym w przyszłości rozbudowywać. Mógłbym tutaj na przykład zrobić tą radiostację, czy jak to się tam nazywa. Ale dobra. Poćwiczmy troszkę inteligencję u naszych dualerów. Dlatego wyślijmy ich na jakiś czas po prostu na naukę. Inteligencja. No niestety tutaj akurat w tym aspekcie nie jest zbyt dobry. Czy nam się tutaj ktoś nudzi? No nie, a tutaj się schowała. Inteligencja, no okej, no mogę gdzieś ją tam cisnąć. Co ty właściwie tutaj, percepcja? Percepcja jest ćwiczona na dole. No to idź tam i przynajmniej zrób jakiś pożytek z tego. Postawiłbym sobie jeszcze tutaj windę. I ewentualnie w tym miejscu będę mógł zrobić właśnie to miejsce do wytwarzania tych wszystkich ubrań i tak dalej, i tak dalej. No co ja tu mam? No na percepcję mógłbym coś tutaj... O, jara się. Od razu już przeniosę tutaj kolejną osóbkę. No, gaście te pożary szybciej. Tutaj sam zgasła, wy nie możecie sobie poradzić. Co jest z wami nie tak? Będę teraz 3 dni to gasić. Co ty robisz tutaj? Właściwie to nic. Okej, i wracaj do ćwiczeń. Ty tutaj właściwie też nic nie robisz. A będę miał ewentualnie właśnie pomieszczenie do ćwiczenia tego Endurance. Za 600, ale potrzebowałbym też windy, więc to będzie mnie kosztowało 1000. Ale najpierw wolałbym te 1200 uzbierać. Sobie zerknijmy. 4 godziny, tutaj 40 minut. 2 godziny, reszta po 4. Godzina, 2,5, 22 minuty. Godzina i 2,5. No troszkę, trzeba przyznać, że jest tego tutaj. Może jakieś kolejne zadanie? Jeszcze sobie zerknę na magazyn. O, mogę sprzedać. O, pojawił nam się tajemniczy jegomość. Tylko nie wiem gdzie.
Tutaj. No i 1300 ładnie. Takie rzeczy to ja lubię. Okej, wybudujmy w takim razie ten outfit. I wyślijmy tutaj... Ciągle tutaj łazisz, nic nie robisz. Więc może przy okazji, jak już nic nie robisz, to zajmij się czymś pożytecznym. Fajnie by było wyposażyć wszystkich tutaj na każdym levelu w odpowiednie i takie same ciuchy. Typowo właśnie tego bym wszystkiego potrzebował do siły i to bym wszystkim dał, którzy są tutaj oczywiście na górze w naszej elektrowni. Do percepcji. Do percepcji miałbym takie coś. Na plus 3. Do endurance. Tutaj plus 3. Siła to wiem. Charyzma. O, tu jest jakiś taki gorset nawet. Okej, no tylko teraz posprzedawałem wszystko, co miałem, więc nie mam tak naprawdę możliwości wytwarzania. Bo tutaj tak samo... A nie, tutaj się tworzy. Okej, więc poszedłbym na jakąś wyprawę. To są takie zadania, które będą wymagały gdzieś tam dalszego toku rozgrywki, natomiast natomiast to nie. I zastanawiam się, które... Tylko tu dostanę 250 kapsli. Okej. Idźmy tak, zobaczmy. Na pewno ta dwójka i ewentualnie... O, dobra. Niech będzie tak. Troszkę tutaj biednie z tymi steampakami, muszę przyznać. A 6? Cholera. Nie wiem, czy oni później jakoś wrócą. Bo może się okazać tak, że nie będę miał steampaków na ich powrót. Czy właściwie co ja mówię? Nie steampaków, a... A butelek Nuka-Coli. Całkiem spory kompleks. Powinniśmy dać sobie radę. Czy ja tu brałem radę? Ja brałem tylko dwa. Chociaż to gule prędzej by mnie zarażały czymś. Dziel go tym kijem. Okej. Rękawica. Tym razem to... O kurde, są igule. Tym razem będę troszkę zbierał tych wszystkich przedmiotów, co znajdę. To będę mógł sobie z tego wytwarzać różne kostiumiki. Przynajmniej będę wiedział, że taki kostium to będzie tylko dla tych, co pracują w elektrowni. No, zabijcie go. O kurde, też może być tutaj mały problem. Okej, no karaluchy to jednak powinny szybko paść. Radaway. Okej, ty się uleczyłaś. Okej, najpierw idę na dół. No, spory ten kompleks będzie, naprawdę.
Trzeba się szykować gdzieś na około 3 do 5 pokoi na każdym piętrze. Okej, karaluchy to nie powinien być duży problem. Okej, razy 3. Bardzo dobrze. Nie no, już trzeba było uleczyć. No tu jeszcze prawdopodobnie będzie tylko jedno pomieszczenie. O, razy 5, pięknie. Chociaż mimo wszystko nie udało się zabić. Jednak dwa pomieszczenia tu będą. Okej, któryś do zebrania? Taśma może być. O, poszło gładko. Samochodzik i coś tam jeszcze. Okej, steampack na pewno się przyda. Jedźmy, jeszcze 3 piętra zostały. To trochę mi przypomina jakieś takie drzwiczki od jakiejś starej szafki. Okej, tutaj żadnego zagrożenia nie ma. A może pojadę teraz do góry? Chociaż pewnie trochę bez sensu to będzie, ale mniejsza z tym. Serio? Tak mało zostało. Okej, pewnie tu będzie pion windy, więc będę musiał się tutaj wracać. Ale mimo wszystko tutaj też musiałbym się wrócić. Także w sumie bez różnicy, jak to wyszło. No i dawaj tym kijem. Zrób to. Do it. Do it now. Jak na razie idzie całkiem sprawnie. Sporo steampaków gdzieś tam też znalazłem po drodze, więc wyeliminowałem to ryzyko, że mogłoby mi zabraknąć. O, coś tam jeszcze karaluch. Okej, right away. A zwiedzę to poniżej. A później tutaj na sam koniec zajdę. Któryś? Okej, ostatnie pomieszczenie tutaj w tym ciągu tej klatki. O, to będzie troszkę trudniej pewnie. Na dwa razy trzeba będzie wszystkie. Chociaż ten pewnie nawet na 3 razy. Okej, razy 3. Bardzo dobrze. Pomóż tutaj, chociaż... O, to w zupełności wystarczy. I
i lecimy do góry. No to już będzie jeden długi korytarz i jeszcze tylko przejażdżka, później piętro niżej. O, pewnie jak zabiję tego, też będzie misja w tej lokacji wykonana. O, na raz z kija poszedł. Także o czym my tutaj mówimy? Ciekawe, czy wyskoczą jakieś karaluchy? A jednak nie. Temu by się przydała jakaś lepsza broń. Co ty właściwie masz? 6-8. No nie ma jakiegoś takiego szału. Bywały lepsze bronie. Okej, 500 kapsli, no całkiem dobrze. Właśnie ciekawe, czy będę miał na powrót. Chyba nie będę miał. Dobra, to oni kilka godzin też będą wracać stąd. Dawaj z tym kijem. No dokładnie. Tak to miało być. Jako, że już wszystko przeszukane. No właśnie, i nie mam tych dwóch teraz butelek Nuka-Coli, co może być problemem. Nawet trzech bym potrzebował. 6 godzin aż będą wracać. Masakrycznie długo. I tym samym nie mam też elementów do tworzenia uniformów. No ale dobra. To byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i że zostawiliście mnóstwo ciepłych słów. Oczywiście w komentarzu pod spodem. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!